Tusk jest człowiekiem myślącym. Proszę pana, zada mu pan pytanie, on na każde pytanie bez karteczki odpowie. Boję się, że Tusk będzie rozdawał i sprzedawał zakłady pracy. Może sprzedawać zakłady pracy. Trzynastki może zabrać Tusk? Czy ten Tusk powinien być premierem? Jeszcze takie pytanie szybkie. Oczywiście. Ale jaki ma plus? Ja bym pani zreklamowała. Proszę pana, to jest człowiek, który myśli. A Morawiecki nie myślał, czy tam inny z PiS-u? Nie, proszę pana, kłamał. Tusk jest człowiekiem myślącym. Proszę pana, zada mu pan pytanie, on na każde pytanie bez karteczki odpowie. Nie trzeba mu wcześniej. Czy będzie bezpiecznie za jego... Będzie, proszę pana. Będzie spokojniej, lepiej. Mniejszy podział będzie? Będzie mniejszy podział. My będziemy ludźmi, nie będziemy tanią siłą roboczą za miskę ryżu. Dziękuję. Pracy. Przepraszam, spieszę. Co jeszcze tak do zmiany? Służba zdrowia tak... Proszę pana, no wiadomo, że służba zdrowia jest pod... I liczę na... Ile się czeka na specjalistę? Proszę pana, ja chodzę do pulmonologa raz do roku. Więc proszę pana... Na NFZ czy prywatnie? Na NFZ. Czeka pani. Raz do roku. Raz do roku. A prywatnie, proszę pana, darmowe też leki? Się czeka 3-4. Jakie darmowe? No dla seniorów. Są jakieś darmowe? Mam mamusię 90-letnią, tak. Proszę pana, którą ma w tym momencie insulinę za darmo. Nolpazę dostała za darmo, furosemid. A reszta? A reszta jest płatna. Ryczałt... A leki zdrożały inne? Proszę, wie pan co? Nie wiem. Mogę o pytanie po wyborach. Jakie odczucia po wyborach? Cieszy się pan, że opozycja przejęła władzę, czy nie? Tak w skrócie. Zaraz. Idę właśnie kupić Angorę i tą listę przejrzeć. No ale raczej opozycja przejmie władzę. Cieszyłby się pan, jakby tu przejął władzę premier? Jak pan to widzi? Nie bardzo. Czy pan zapisu było lepiej? Słucham? No... Boję się, że Tusk będzie rozdawał i sprzedawał zakłady pracy. Może sprzedawać zakłady pracy. Trzynastki może zabrać Tusk? No może. Może. Czternastki, nie wiem, 800 może zabrać. No jak niepodpisane jest, bo jak już prezydent... Tak. Kraj się będzie rozwijał za Tuska zarządów, aby ją przejęła opozycja ogólnie z Hołownią, Kasinikiem, Kamyszem i tak dalej. Nie ufam Tuskowi, nie ufam dlatego, no że... Jak panu się żyło wtedy, jak on był przy władzy? Właśnie, bo on... No co, on przede wszystkim widzi jako przywódców Niemców... No. Duże koneksje, kontakty z Niemcami, tak? No. Tam się przyjaźnił. Co robi dobrze PiS, tak najlepiej dla pana? PiS? Tak, jak pan go zreklamował. No, przynajmniej...